my ludzie składamy się z 7 podstawowych ras i właściwie jedną z ras to jest Orion, gdzie też jest Syriusz, są inne. Orion to chyba mi się wydaje dominującą rasą, bo był planetą negatywną. Negatywną. Można tak ująć obrazowo, że jest jeden władca całej planety i ludzie już są tak uciśnieni, bo są w tym strachu, tak? Bo o to chodzi, że jak jeden rządzi, to wszyscy muszą być w strachu. Doprowadził do takiego strachu i strachu technologicznego i ho, ho, ho. Tak są ludzie kontrolowani, że nie ma innego sposobu uwolnić się od tego, chociaż każdy bardzo, bardzo pragnie. Można powiedzieć, że tam jest podziemie. O! Fitnie podziemie. Podziemie jest zwalczane, bo to jeden musi rządzić, no rozumiecie, no taki powiedzmy komunizm tylko na całą planetę. O, tak. Tyle, co nas to mało nie spotkało, widzicie, na Ziemi, no nie? Tylko, że pamiętajcie, że to jest właśnie inkarnacja z Oriona, czyli ci, co umarli na Orionie i teraz mają możliwość inkarnowania się, o, gdzie jest podobna energia, więc albo na Orion, albo na Ziemię. Bardzo dobrze. Tutaj wiele dusz inkarnowało się na Ziemi. To są te dusze takich wolnościowców, tak, że on tam nie mógł, a tutaj nagle widzi przestrzeń, bo już to wszystko rozpoznał w tym wielkim ograniczeniu, on już to rozkminił tam na planecie. Tutaj realizuje się dalej w tej wolności, bo u nas można, o, u nas jeszcze nie doprowadzono do tego stanu, on przyszedł z innymi, żeby nie doprowadzono do tego stanu i wielu z nas, którzy wyjawiają się tutaj przez te nasze portale internetowe, to są właśnie jednostki, które już wiedzą, o co chodzi z systemem, czyli nie ma sposobu, żeby ktoś je nabrał, żeby je przekształcił z powrotem w człowieka systemowego. Tutaj już się nie da wielu z nas przekształcić w człowieka systemowego. Tak jest. Jeżeli jeden z nas poczuł i drugi wolność, tutaj jesteśmy zgodni co do tej idei wolności i ograniczeń i już mówimy wspólnym głosem o systemie, o, to znaczy, że wystarczy ta ilość osób, macie zapewnione, że historia z Oriona się nie powtórzy, czyli nie będziemy mieć jednego rządu światowego, ograniczeń, chińskich metod i takich różnych rzeczy. Dość, no może i tam już coś jeszcze wymyślą, dobra, ale pamiętajcie, że to już jest końcówka ograniczeń, kończą im się pomysły. Jeszcze może zrobią jakiś drastyczny pomysł i może i dobrze, i żeby ludzie bardziej się obudzili, niech zrobią, niech nam obcofają na przykład walutę papierową. Niech zrobią, bardzo dobrze. I widzicie, może to jest potrzebne, żebyśmy, widzicie, wtedy dopiero się obudzili, bo zobaczylibyśmy już, że zaczynają wprowadzać, widzicie, chiński model punktowy na człowieka. No, to tutaj my, przynajmniej w Polsce, byśmy sobie nie pozwolili na takie numery, chyba myślenie. No, także w ostatnim momencie byśmy się potrafili zbuntować i, że tak powiem, obalić cały system, ale to już nie na zasadzie obalanie systemu, bo teraz w tych czasach się już nie obala systemów. Wcześniej się obalało, one się podnosiły, tworzyły się nowe, tworzyły się system na system, a to dlatego, żeśmy je obalali. Więc teraz my jako rasa hybrydowa uczymy się tego, że nie obalamy systemu. Właśnie to co robimy systemem? Po pierwsze, duża dawka dobrej miłości to jest podstawa. Teraz na tej podstawie budujesz sobie pomysły, co zrobić systemem. Czyli najlepiej po pierwsze dobrze się bawić. Czyli jak idziesz do systemu, to masz się dobrze czuć. Wchodząc do systemu, myśląc o tym systemie i wychodząc z tego systemu, masz się dobrze czuć. Bez względu na sytuację, jaka cię tam spotkała. Rzucić na ziemię, bardzo dobrze, czuj się dobrze, to oni wykazują negatywność, a ty czuj się dobrze, sytuacja nie ma znaczenia, ty nadajesz znaczenie sytuacji, pamiętaj, więc jak wiesz, że to czasami jest potrzebne, to w porządku, o, to jest w porządku, to jest taki etap starcia się pozytywnego z negatywnym, ty się śmiejesz, a on ci dalej jeszcze, widzisz, gniecie do tej podłogi, powie, że nie odpuszcza, to jest szaleniec, dlatego czasami jak rozmawiasz z takim szaleńcem, to najlepiej to tak bardziej rozrywkowo do niego podejść, bo to już, no ja mówię, no, atak, nieobrona, to już było, tutaj jeszcze jest kolejna metoda, to nie są tylko dwie metody, atak i obrona, pamiętajcie, bo macie umysł, no nie, jak macie umysł, to macie emocjonalność, no właśnie, więc można tutaj zagrać emocjonalnością, czyli nie przechodzić za próg negatywności bez względu na temat.
I o to chodzi, widzicie. I teraz tak, pomyśl sobie, że teraz tak każdy z nas idziemy do tych urzędów, bez względu na temat, co nas spotyka z tymi urzędami, jak tam wchodzimy i wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy, to my się dobrze czujemy, to oni jak się muszą czuć? Coraz bardziej w skurczu, coraz bardziej jeszcze w strachu, coraz bardziej i wreszcie to musi pęknąć, pamiętajcie. Wreszcie któryś powie, dość takiej pracy, już nie chcę tu pracować, nie chcę, żeby oni do mnie przychodzili. Kto tu będzie, o, widzicie, na przykład takie biuro obsługi interesantów. Po pewnym czasie, kto by tam chciał pracować, jak my będziemy rozmawiać tylko na jeden temat. Jeden temat na przykład wystarczy. Trzy razy ich pytać. Obowiązek, proszę bardzo, definicja obowiązku, bo chciałbym was lepiej poznać, bo wy macie słownik i wy słowo używacie. No to ja bym chciał was lepiej zrozumieć. I cały czas dzwońcie pod ten sam numer. Widzicie, 100 osób dzwoni tylko z jednym tematem do sądu. To wystarczy. No tutaj pani się odechce. Słuchajcie, to jest tak jak pracować na tym dziele reklamacyjnym. Ciągle nie umie odpowiadać. Co? Będzie odpowiadała to samo i rzucała słuchawką? Odpowiadała to samo i rzucała słuchawką? No to po pewnym czasie to nie o to chodzi z biurem obsługi interesantów, bo pamiętajcie, że nie mają nagrania. Właśnie. To, że ktoś dzwoni cały czas z jednym wyrazem, no taki można powiedzieć przypadek, taka synchroniczność. No cóż, to pani przez miesiąc wysłuchiwała ciągle tego samego, ciągle bach słuchawka. Po miesiącu, jak służy takie biuro obsługi interesantów, pomyślcie sobie. Więc można, że tak powiem, uwziąć się na jedno biuro obsługi interesantów, na przykład u mnie w Jaworznie, popatrzcie, trzy wyrazy do zapamiętania, wina, obowiązek, prawo, definicja. U mnie to macie. Wy to macie być najpierw przygotowani do tego, czyli nauczać tą panią, proszę bardzo. I możecie też badać, kiedy pani się nauczy, bo jak ona się nauczy, to teraz, widzicie, jej obowiązkiem jest to powiedzieć koleżance o tych wyrazach. No właśnie, żeby się nie męczyła przy tej słuchawce. I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób też można rozbroić system. Można prosić do rozmowy kierownika albo i prezesa. Pamiętajcie, 2 godziny w tygodniu prezes przyjmuje, odpowiada ciągle na te same wyrazy, ciągle na te same wyrazy. Taki sam prezes, popatrzcie się, i musi odbierać, bo to jest jego obowiązek, a jak go nie będzie, to się znowu się pytacie o obowiązek, dlaczego on ma od 10 do 12, a nie ma go, jak ma obowiązek i co mi to obchodzi, jak obowiązek jest tu być, a nie gdzieś tam coś tam na naradach i innych, tak, i widzicie, więc tutaj z prezesem możecie rozmawiać od 10 do 12, a jak nie, no to ma niedopełnienie obowiązku i traci pieniądze, no nie, bo co on robił, no on miał być na stanowisku pracy, odbierać telefony, a on gdzieś łazi, no zrobił sobie swoje, no nie, bo on jest król lul, powiedział, że on nie będzie tutaj siedział przy telefonie, tylko tu, no. Chociaż jest król lul, widzicie, i król lul nawet nie mógł wybrać, no to co za królestwo, słuchajcie, jak on musi spełniać inne obowiązki, specjalne obowiązki, nagle, o, pogotowie ratunkowe, bo nie można siedzieć przy telefonie, no. I tutaj macie kasę na przykład od takiego prezesa i powiecie mi, kto będzie chciał być prezesem, słuchajcie, kiedyś, kto kiedyś będzie chciał być sędzią, słuchajcie, to ja nie wiem, naprawdę. Właśnie, kto kiedyś będzie chciał pracować w budynku sądu, to ja nie wiem. Także, wiecie, ja wam od razu pomysł dałem tutaj. Ja może zacznę, to może wam pokażę, jak to się robi. Aha, bo mnie już nie przyjmują do sądu, to może w innym sądzie. O, może ja sobie wybiorę inny sąd, a wy dzwonicie do mojego sądu. I będziemy pytać cały czas o te same wyrazy. Odpowiedź jest jedna, pamiętajcie, bo definicje mamy mieć wspólne i to dopiero ma sens, a nie tak, że oni nie mają, nie mamy wspólnych, oni ci narzucają i mówią, że to, a ci w ogóle nie odpowiedzą, tak nie ma. Gra ma być uczciwa, tak, jak stosują jakieś wyrazy, to muszą je znać, tak, a znać z perspektywy wspólne dla wszystkich, a nie ich, pamiętajcie, to nie mają być ich wyrazy, tylko to mają być wyrazy wspólne dla wszystkich, definicje wspólne dla wszystkich, definicje ograniczeń. U mnie macie prawne definicje, możecie sobie skorzystać, proszę bardzo. Możecie namawiać innych do tych definicji, bo sami zauważycie, że one są wspólne dla wszystkich. No, a jak są wspólne dla wszystkich, to pamiętajcie, wiedza każdego wzmacnia. Tak jest. A jak wzmacnia, to mamy wolność. No i o to chodzi. Widzicie, to musicie ruszyć. Smartfony macie pod ręką. Proszę bardzo, numery są wyświetlone, nic tylko wstukać, zapisać sobie tam gdzieś w pamięci, proszę bardzo, sąd, Jaworzno, prezes, numer telefonu już i sobie dzwonić, ustawić sobie budzik, alarm na daną godzinę i sobie dzwonić, proszę bardzo, no. Taki obowiązek można mieć w pracy, raz zadzwonić do sądu w Jaworznie i zapytać o pewne rzeczy, tej samej pani. Patrzcie, jaka fajna zabawa.
O, i pamiętajcie, macie się dobrze czuć. Nie macie być szczególnie złośliwi, pamiętajcie, bo to jest ważne, no nie? Żeby tutaj badać się w takiej rozmowie, nie być szczególnie złośliwym, ale dobrze się czuć. O, i to wszystko. Tak. O, jeszcze jedno. Nie przechodź za strefę gniewu. O, też jest ważne, widzisz. Czyli innymi słowy, nie gniewaj się. Nie daj się ponieść więcej niż gniew. O, i sobie ćwicz, widzisz, rozmowę z urzędnikami. Rozmawiaj tylko nie więcej niż gniew. O, widzisz, taka instrukcja. I do tej instrukcji przydatne by było, jakby ktoś chciał sobie zbadać siebie, tej emocjonalności, po której stronie on jest, pozytywnej i negatywnej. No nie, bo potem łatwiej mu będzie wybrać stronę. Tutaj też warto się nagrywać przy takich rozmowach, bo to nie są, że tak powiem, łatwe rozmowy dla was. Nie są łatwe, bo jakby były łatwe, tak jak dla mnie, to jakby każdy, tak jak mówię, zrobił, no ten system już by prysł, no bo każdy miałby taką samą wiedzę, tak samo by był zdefiniowany. Podobnie właściwie, na swój indywidualny sposób, ale mówilibyśmy wspólnym językiem, tak? Rozumielibyśmy się, o. No nie, bo rozumiemy się, jak jeżeli się mówi, że obowiązek jest samo na siebie narzuconą regułą, samo na siebie narzuconą regulacją, to się rozumiemy. No i też się rozumiemy wtedy, jak ktoś tego nie wie i teraz będzie wymyślał i potem bach, słuchawka. No, albo będzie zniecierpliwiony właśnie, będzie już właściwie z nienawiścią podchodził do tego rozmówcy. No to widzicie, możemy rozpoznać. Że pamiętaj, że ty też możesz być takim rozmówcą, więc albo jesteś takim, albo takim, pozytywny i negatywny. Więc widzicie, czasami łatwiej nam usłyszeć swój głos, jeżeli się słyszymy. Tak. Bardzo pomaga słyszenie swojego własnego głosu. Czy chciałbyś to powtórzyć? Co byś chciał zmienić? O, właśnie, o, tutaj może przesadziłem troszeczkę. A to sobie jeszcze raz przesłucham, to sobie jeszcze raz przeanalizuję. Tutaj, o, inaczej powinienem odpowiedzieć, tak, bo ta druga strona reaguje, reaguje, a ty masz cały czas w tej rozmowie odpowiadać, odpowiadać. Jak jedna strona odpowiada i druga odpowiada, to są odpowiedzialne, czyli ja pytam, dostaję odpowiedź, mówię dziękuję, fajnie, rozumiemy się, tak. Tak, miłego dnia. Jeżeli ja tutaj przychodzę z pytaniami, ale mam odpowiedzi, no to jeżeli ta druga strona będzie zablokowana, to ona będzie reagowała. Zadanie jest twoje takie, żeby ona przestała reagować, zaczęła odpowiadać. W pewnym momencie ta pani przy tym okienku zrozumie, no tak, no obowiązek to jest sam na siebie narzuconą regułą, sam na siebie narzuconą regulacją, tak. Czyli właściwie, wie pan co, to faktycznie oni bzdury piszą, jak mówią, że pan ma jakiś obowiązek. Tak, obowiązek stawiennictwa obowiązkowego, no to jakieś, no to inaczej patrzyłem, a teraz patrzę na to, że to są bzdury, tak, no to tak dobrze pan mówi, paranoicy, tak, jest właśnie, no właśnie, czyli byliśmy paranoicy. No tak, też byłem paranoikiem. Tak, wszyscy byliśmy, można powiedzieć, paranoikami. Tak jest. No właśnie, skurczeni byliśmy, byliśmy. Negatywnością byliśmy, byliśmy. A teraz jesteśmy ekspansją, jesteśmy. No to wszystko w temacie, no nie? Pierwszy jest ekspansją, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, no nie? A jak już jesteś ekspansją, to też możesz sobie swobodnie obserwować, kto jest skurczu, właśnie. Podejść do skurczu, dotknąć go odpowiedziami, odpowiedzialnością. O, widzicie? Dobrym przykładem i tak naprawdę magicznie możesz człowieka pozytywnie, synchronicznie wzmocnić. Tak jest właśnie. I to wszystko dzieje się, widzicie, jeżeli się rozluźni umysł i włączy się elastyczność do tego wszystkiego, więc pamiętajcie, elastyczność do rozmowy trzeba włączyć, jest ważna. No właśnie. A nie sztywność, bo oni mówią sztywnym językiem. A tutaj mów elastycznym językiem. Mów po ludzku, a nie urzędowo, pamiętaj. Mów po ludzku, nie urzędowo, no. Jak oni do ciebie urzędowo, to się dziw, co oni do ciebie mówią, jak ty chcesz po ludzku. Proszę mi to wytłumaczyć na ludzki, a nie, bo ty się tego nie uczyłeś. No właśnie, po ludzku, proszę bardzo. O, czyli zdefiniować krótko i na temat. Widzicie, oni tu znowu się będą wycofywać. Pamiętajcie, bo to jest wszystko sztuczny język. Sztuczność musi z nas odpaść, tak. Negatywność, osąd, no to wszystko to odpadnie. Ci wszyscy ludzie się przetransformują, no to budynki zostaną puste sądów. To zapamiętajcie sobie, już niedługo, no to pierwsza rzecz, która z nas spotka, to będzie osąd, to runie, no nie. Najpierw osąd, potem pieniądze, chyba tak, w takiej kolejności. W kolejności wartości. O. A jak to będzie, to czas pokaże. Tak jest. Więc pamiętajcie o pomyśle.